Siema, witam serdecznie, zapraszam na kolejną wycieczkę, tym razem do Muzeum Samochodowego. Jesteśmy już na parkingu pod muzeum. Tutaj zaraz obok są ładowarki do samochodów elektrycznych, a jakże, 4 sztuki, a energia pochodzi ze słońca. Teoretycznie nie muszę ładować samochodu, bo zasięg jest wystarczający, jednak dowiedziałem się, że jest darmowe ładowanie na 30 minut, więc dlaczego by nie skorzystać? Wchodzimy do muzeum i witają nas takie klasyki. A zaraz obok manekiny z ładnymi ubrankami, bo nie chodzi tylko o auto z epoki, ale również o ubiór. Wow, a ten samochodzik kojarzy mi się z grą Mafia, tą oryginalną jedynką, gdy była taka misja, że trzeba przewieźć jakieś skrzynki z whisky, coś takiego. Dobra, jeśli chodzi o silniki, a nie o gry, mamy tutaj silnik Audi o pojemności 4,7, jest to 6-cylindrowa jednostka o mocy 70 koni mechanicznych. Pochodzi ona z 1926 roku, więc no jakby nie było, prawie 100 lat, więc różnica w mocy jest znacząca. Tutaj dla porównania mamy 4-cylindrowca o pojemności 3,2 i o oszałamiającej mocy 35 koni mechanicznych. Na wystawie jest tutaj dużo różnych silników i od razu nasuwa mi się jedno skojarzenie. Czy wtedy również nie było osób, które mówiły: ta technologia nie ma szans, ludzie wrócą prędzej czy później z powrotem na konie. No, jak widać, motoryzacja się rozwinęła i podobnie może być odnośnie elektryfikacji. Teraz te samochody nie mają jeszcze jakiegoś niesamowitego zasięgu, no ale minie 10-20 lat. Jeżeli ich zasięgi wzrosną do załóżmy 1000 km, no to sytuacja będzie już wyglądała całkiem inaczej. Tutaj na koniec z ekspozycji silników 8-cylindrowa jednostka w rzędzie. Przechodząc dalej, mamy takie miejsce, w którym jest zainscenizowana stacja benzynowa z dawnych lat. Patrzcie, jakie kiedyś były dystrybutory. Jeszcze trochę i dzisiejsze stacje benzynowe będą wystawiane w muzeach w ten sam sposób. Możecie się zastanawiać, ile te samochody kiedyś paliły. Dla przykładu, pierwszy z brzegu, silnik o pojemności 1,3, moc 30 koni mechanicznych, zużycie paliwa 8 litrów na 100 km. Jeżeli zastanawia Was, ile oleju, a nie benzyny paliły samochody z tamtych lat, wyznacznik możecie znaleźć zaraz obok. Mamy tutaj do dyspozycji taką skrzynię z olejem, zaraz obok dystrybutorów z paliwem. A czy te stacje benzynowe w swoim wnętrzu oferowały na przykład hot dogi na dalszą, lepszą podróż albo Red Bulle? Nie. Tutaj były na przykład oleje, świece oraz nawet produkty do kosmetyki samochodowej. Co my tu mamy? Audi sprzed 100 lat z silnikiem o pojemności 4,7. Ma on 70 koni mocy i teoretyczne spalanie jest na poziomie 22 do 25 litrów. Tylko pytanie, czy jest to realne spalanie, czy kiedyś też oszukiwano w testach? Wow, ale to jest piękne. Szkoda, że w dzisiejszych czasach nie produkuje się takich samochodów, które spełniają aktualne normy bezpieczeństwa, ale nadal wyglądają w ten rasowy, klasyczny sposób. W tym pomieszczeniu mamy okazję obejrzeć, jak wyglądała produkcja silników dawno temu. Scenka jest bardzo ładnie zainscenizowana. Tutaj mamy nawet karton z głowicami. W kolejnym pomieszczeniu mamy z kolei przykłady, jak budowało się karoserię tych samochodów. Tutaj mamy szkielet z drewna. Tutaj obok jest maszyna do szycia, a następnie fotele. Jak dzisiaj, tak i kiedyś. Bez młota to nie robota. Tutaj mamy wyszczególnione przykładowe zarobki z 1928 roku. Pracownik wykwalifikowany dostawał markę 40 na godzinę, taki, który się przyuczał markę 25, niewykwalifikowany markę, a kobiety 85 feningów. Dla przykładu podane są tutaj również ceny niektórych produktów z 1935 roku. Jak widzicie, chleb kosztował 68 feningów, piwko 20, a litr benzyny 50. To muzeum jest dosyć interaktywne, możemy wybrać sobie samochód swoich marzeń i go zbudować wedle uznania. Szkoda tylko, że wydruk jest czarno-biały, no ale
ale zawsze to jakaś pamiątka. Jeżeli zastanawiacie się, czym jeździła burżuazja w latach 30. ubiegłego wieku, no to tutaj mamy odpowiedź. Przed wami stoi Pullman z silnikiem 5-litrowym o mocy raptem 100 koni mechanicznych. Auto ważyło ponad 3 tony, no i niestety ta prędkość maksymalna była tym ograniczona, gdyż wynosiła lekko ponad 100 km na godzinę. Tutaj możemy zobaczyć przykładowe kokpity z lat 30. Jak widzicie, są dosyć ładnie wykonane, kunszt na wysokim poziomie, wszystko wykończone w drewnie. W tym miejscu znajduje się taki malutki model, na podstawie którego był tworzony prawdziwy samochód. Jeżeli pamiętacie odpowiedzi pań, które brały udział w konkursie na Miss Targów Poznań Motor Show, część z nich odpowiedziała, że ich ulubionym autem jest Audi i w takim aucie chętnie by zobaczyła swojego wymarzonego faceta. Ciekawe, czy chodziło o takie egzemplarze z dawnych lat, czy o te bardziej współczesne. Przygotujcie się teraz na mocne wrażenia. Przed wami samochód, który nazywał się W11. Był on początkowo produkowany w cywilnej wersji, jednak gdy rozpoczęła się wojna, firma uzyskała zlecenie na budowę samochodów w wersji wojskowej i tylko taką produkcją już się pałała. Tutaj mamy przykład samochodu z 1940 roku. W kolejnym pomieszczeniu mamy trochę więcej samochodów wojskowych. A czy to jest pierwowzór, na którym został oparty Hammer? Spójrzmy do środka. Jakie spartańskie warunki mieli tutaj podróżni. Chociaż co do natury tych podróżnych, to można mieć różne zdanie. Wśród pojazdów prezentowanych w tym muzeum pojawiły się również motocykle w ilości kilku sztuk. Tutaj mamy DKW z 1945 roku z takim ciekawym smaczkiem, a mianowicie skrzynia biegów jest ręczna. Schodząc w dół na kolejne piętro tego muzeum, możemy zauważyć takie fajne hologramy. Tutaj Audi RS2 z tym silnikiem, o którym właśnie ostatnio mówiłem, 20V Turbo. Jeśli chodzi o stylistykę rowerów z tamtych lat, no to nie odbiegają aż tak dramatycznie od współczesnych odpowiedników. Zaraz obok jest witryna sklepowa, na której możemy zobaczyć produkty z dawnych lat. Można tutaj kupić na przykład kakao lub Knorki. Tą firmę na pewno wszyscy znacie. Zaraz obok jest pełna inscenizacja uliczki z dawnych lat. Taki był wtedy klimat. Przejdźmy się dalej i zobaczmy. To jest cywilna wersja tego samochodu, który przed chwilą wam pokazywałem w ruinach II wojny światowej. Pośród sklepów na tej starej ulicy znalazłem również zabawkowy. Co ciekawe, oprócz takich typowych zabawek są również modele Audi z przyszłości. No, jak widać, wizja była na miejscu. Troszeczkę właśnie bardziej opływowe auta niż te jeżdżące wtedy. To jest jeden ze śmieszniejszych samochodów w tym muzeum. Ma jednocylindrowy dwusuwowy silnik o pojemności 192 cm3. Jego moc to 6 koni mechanicznych, pojedzie maksymalnie 50 km na godzinę, a kosztował niecałe 1400 marek w 1933 roku. Tutaj stoi taki przykładowy samochód serwisowy, który na swoim pokładzie woził opony, dętki, sznurki do holowania oraz felgi. Chwilę wcześniej mieliście okazję zobaczyć, jak wyglądała fabryka, w jaki sposób produkowano silniki oraz całe samochody. Tutaj mamy przykładowy warsztat. Jak widać, ten biznes kręci się od dziesięcioleci. Co jedno auto to piękniejsze? W tym przypadku chodzi mi przede wszystkim o grill. Jeżeli Audi użyje takiego wzoru do któregoś z współczesnych modeli, no to będzie ciekawie. Tutaj mamy motorower w dosłownym tego słowa znaczeniu. Silnik ma jeden koń mechaniczny. Tutaj mamy auto z dwusuwowym silnikiem o pojemności 690 cm3 o mocy zaledwie 20 koni mechanicznych. Pojazd ten był w stanie pojechać niecałe 100 km na godzinę, a kosztował 3000 marek w 1933 roku. Nie to jednak jest najważniejsze. Jak to pięknie wygląda! Wow, jak to jest obszyte, naprawdę. Szkoda, że nie ma schowka, bo z chęcią bym przetestował, chociaż tu jest taka mała wnęka, jednak bez drzwiczek. Ale ta czerwień, jak to się komponuje z tą czernią, pięknie.
Niektóre aspekty wizualne nie zmieniły się od lat. Jak widać, kombinacja Bumblebee, czyli taka pszczółka tudzież osa, była popularna już dawno temu. Przechodzimy do kolejnej z hal. Tutaj będą nowsze pojazdy, a mianowicie od 1932 roku do dzisiaj. Ale wyścigówka to jest kolejny pojazd, który kojarzy mi się z grą Mafia. Dla osób chcących poczuć się jak na starodawnych wyścigach skonstruowano tutaj takie trybunki, spośród których możemy oglądać te chore psychicznie samochody. Auta z lat 30. Ten egzemplarz ma silnik V16 o pojemności 6 litrów. Jego moc to 520 koni mechanicznych oraz 850 Nm momentu obrotowego. Prędkość maksymalna 340 km na godzinę. Szaleństwo, i to wszystko w latach 30. ubiegłego wieku. Takie auto wypić musi. Ten przykładowy egzemplarz palił 100 litrów na 100 km. Idąc dalej, mamy kolejną ekspozycję z zabawkami oraz tak zwany peep show, gdzie możemy pooglądać takie malutkie zabaweczki. Ten samochód w swoim dodatkowym wyposażeniu posiada umywalkę. Pytanie, czy warto by było przywrócić tego typu gadżet? Tutaj obok na ścianie mamy przykład użycia tej umywalki. Tutaj stoi przykładowy samochód, który był używany jako auto, z którego filmowano wyścigi kolarskie. Lata lecą, a samochody maleją. Im później, tym można znaleźć coraz więcej samochodów, niestety o mniejszych rozmiarach. Kawałeczek dalej, Trabant, czyli auto z tektury. Tutaj jest taka ciekawostka, milionowy Trabant, naprawdę unikalny samochód, bardzo miło, że znalazł swoje miejsce w tym muzeum. To jest już troszkę śmieszne, jakby czas cofnął się. Pamiętacie samochody sprzed chwili, te wojskowe, jak olbrzymie były, jak potężne, wyglądające naprawdę solidnie. Mija kilkadziesiąt lat i wojsko przesiada się do Trabantów. Wow, jeden z bardziej ulubionych samochodów Polaków, Volkswagen Golf. Jeżeli niektóre z aut, które pokazywałem, to była podróż w czasie, to zajrzyjmy tutaj do mieszkanka z dawnych lat, jak się żyło kiedyś w DDR-ze. Za oknem Trabant, w środku telewizorek taki malutki. Patrzcie na te meble, niektórzy to mają, podejrzewam, takie do dzisiaj. Odwiedźcie swoje babcie, dziadków, na pewno znajdziecie coś podobnego. W ostatnim pomieszczeniu możemy znaleźć elektrycznego Golfa Trójkę o mocy 24 koni mechanicznych. Dalej, milionowego Volkswagena z Saksonii, czyli Passata, kawałeczek dalej Volkswagen Phaeton w wersji kuloodpornej, policyjnej. Tutaj mamy prawdziwe kule, jak widać szyba jest na swoim miejscu. Ale to są już raczej auta, które macie okazję oglądać na moim kanale bez wizyty w muzeum. Tutaj dla przykładu jest jeszcze szkielet Bentleya Bentaygi. No i na tym zakończymy wizytę w muzeum. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pamiętajcie o lajkach i subskrypcjach. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.